43-latek w BMC streamował swój rajd ulicami miasta. Namierzyli go policjanci i zabrali prawo jazdy. Dwaj funkcjonariusze z wrocławskiej grupy Speed, patrolując ulice stolicy Dolnego Śląska, kontrolowali m.in. czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości. W pewnej chwili otrzymali informację o kierowcy BMW, który przemieszczał się z prędkością znacznie przekraczającą tę dozwoloną w obszarze zabudowanym. Tym razem w namierzeniu amatora brawurowej jazdy pomógł serwis YouTube. 43-latek relacjonował na żywo swój nocny przejazd ulicami stolicy Dolnego Śląska, a jedyną jego umiejętnością było wciskanie pedału gazu. Policjanci dokonali pomiaru prędkości kierowcy BMW, który poruszał się dynamicznie, używając nieoznakowanego radiowozu wyposażonego w wideorejestrator. Na ekranie urządzenia pojawił się wynik 116 km na godzinę, podczas gdy w miejscu pomiaru obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Policjanci odtworzyli 43-letniemu kierowcy jego szaleńczą jazdę. Choć w internecie miał on bardzo wiele do powiedzenia, to w spotkaniu z policjantami nie umiał sensownie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tak niebezpieczny sposób przemieszczał się ulicami Wrocławia. Funkcjonariusze zakończyli interwencję z 43-latkiem, kierując do sądu wniosek o ukaranie oraz zatrzymując mu jednocześnie prawo jazdy na 3 miesiące.